jetzt schon noch was? Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię Tialwe, syn Lotara. Grób jest świeży. Warto się tu rozejrzeć. Co? Kobiecy szal, charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. Nie wiem. Coś mi się zdaje, że już ich nie zobaczymy. Czemu tak? Witaj. Witaj. Mogę spojrzeć na zioła, które sprzedajesz? Do zobaczenia.
Bywaj. Ja to z daleka takich jak ty rozpoznaję. A mój ojciec bije czarnych. A? Witaj. Myślisz, że to prawda, co o młodym Ankei mówią? Wiesz, tak, co on zaprzyszył z łóżkę Jarla? Nie wkurwia. Wow! No proszę cię! Witajcie. A toporem umiesz machać, a? To ty jesteś Othen? Ja? Wy w sprawie mojego syna? Gdzie szukać twojego syna? W ruinach twierdzy na wschód stąd. Poszedł tam z jakimiś łobuzami z Faroe, co ich w tawernie poznał. Nakładli mu do głowy, że tam jakieś skarby są. Mówiłem, synu, na Faroe żyją sami kłamcy. Nie zadawaj ty się z nimi. Ale on wiedział lepiej. Po czym go poznam? To, że nie słucha się ojca, może nie wystarczyć. Dość typowe w tym wieku. Na imię ma Olwę. Wesoły, trochę zepleni. Z wyglądu to się nie wyróżnia. Poza tym, że jak go ostatnio widziałem, miał na sobie żółtą koszulę. Piękna. Nikt takiej we wsi nie ma. Dostał ode mnie przed rokiem, na dzień rodzenia. To powinno wystarczyć. Rozejrzę się za nim, ale nic nie obiecuję. Przebyłeś daleką drogę. Nie jesteś z Nilfgaardu, prawda? Ciarki mnie przechodzą na samą myśl o tym przeklętym lesie. Być to czary i piorun. No co ta? Au! Przepraszam! Witaj. Witaj. Do zobaczenia. Bywaj. Tutaj niby olbrzyma ubija, a potem dziewki po psiach bałamuci. Myślisz, że to prawda, co o młodym Ankreid mówią? Co ty Witaj. Powiadasz? Niezłe. Miecze na plecach. Czego to ludzie nie wymyślą? Żaden Nordling nie zrozumie wysp. To jest Skellige! Witaj! Chcesz coś kupić? Bywaj. Chudliwy tryk z niego. Oj nie! Tutaj niby olbrzyma ubija, potem dziewki po psiach bałamuci. Myślisz, prawda, co o młodym Ankei mówią? Prawda, to samo słyszałem. Witaj! Chcesz coś kupić? Bywaj. Tak? Nic tu woda bie. Trzymajmy się razem, a będzie dobrze. Jak dorosnę, zostanę kapłanką, bo one nie muszą mieć mężów. Witajcie. Nudzę się. Myślisz, że oni się na to odważą? Oj nie. Cześć. Brzydka stal. Cześć. Witaj. Lepiej się czujecie? Tak? Czego chcesz? Thank you.
Wiesz może, kto nosi taki szal? Pewnie! Jona, nasza zielarka. Mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Tak, bardzo się ucieszy. Znalazłem twój szal koło domu Lotara i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tjalwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara, ja! A on rzucił mnie dla tej flądry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka! Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. Nie wiem. Myślisz, że zdaje się, już nie zobaczymy? Ja nie. Czemu tak? Aha! Musiałam nad rzekę pranie zrobić. Smoka, żeście dojrzeli! Może kto ryby opłacił? Może. Prośmy Freję, żeby tak było. Z naszego Hjalmara przykład więc. Giganta powali. Nie tutejszy, a dumnie nosi głowę. Bran schorowany był ponoć strasznie, gdy uznał, że nadszedł czas, poszedł w góry. Mam na ciebie baczenie. Jak? Wiesz, kto postawił knitting? Moja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłbym czci żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. Śmierć. I jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a Jona umrzeć. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. O lodowym gigancie gadali.
Nie szanujesz naszych obyczajów. Ojciec też był taki blady, zanim umarł. Dziękujemy ci, Wiedźminie. Lepiej się czujecie? Oh. Pojadłby świeżanki, co? Najpierw usłyszałam kółka, potem podmuch prawie przewalił drakary w zatoce. Padła gwiazda. Łeś, kto by w to zabił? Wow, ale fajny miecz. Pójdziesz ze mną na posłuchanie do Jarla? Raźniej będzie. Powtórz, proszę. A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Dasz mi potrzymać miecz? Wow, ale fajny miecz. Jesteś Wiedźminem, prawda? A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Wow, ale fajny miecz. Chcesz kłamkę Freji oddać? A pewna jesteś, że ona miła bogini? Umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Ho! Wow, ale fajny miecz. Dasz mi potrzymać miecz? Ała! A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Przyjaciel Jarlów, zbawiciel ludu. A idź tu, diabł. Kim jest dla ciebie ta czarodziejka Yennefer, tak? Łeś, kto by w to zawierł? Wow, ale fajny miecz! A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie!
ojciec też był taki blady, zanim umarł. Coście są czarownicą w ogrodzie Freyi na wyczynianie? A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Wow, ale fajny miecz. A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Dasz mi potrzymać miecz? Wow, ale fajny miecz. Wiedźmin. A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Chcesz na kapłankę Freyi oddać? Na pewno jesteś żona miła bogini? No bo ja wiem. Lepiej się czujecie? A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Rzucać toporem? Mój brat umie. Wow, ale fajny miecz. Najpierw usłyszałam pukuka, potem pod mów prawie przewalił drakary w zatoce. Po mojemu tam spadła gwiazda. Zabójca potworów. Babka mi o was opowiadała. A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Wow, ale fajny miecz. Coście są czarownicą w ogrodzie Freyi na wyczyniali. Trzymać miecz? Wow, ale fajny miecz! Przyjaciel Jarlów, zbawiciel ludu. A idź tu, diabeł. A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Fajny miecz.
rzucać toporem? Mój brat umie. Jarlowi się opowiedzcie, on tutaj rządzi. Chcesz córkę na kapłankę Freyi oddać? A pewna jesteś, że ona miła bogini? A bo ja wiem. A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Ryby rybami, ale nie ma to jak porządny barani kotle. Przebyłeś daleką drogę. Wow, ale fajny miecz. A umiesz rzucać toporem? Chcesz córkę na kapłankę brat Freyi umie? Oddać? A pewna jesteś, że ona miła bogini? Zapytaj mnie jutro. Wow, ale fajny miecz. Tak na Skellige zdobywa się uznanie, Greg. Właśnie tak. I gniewu Mordron się boi. A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Znam takich jak ty. Ojciec też był taki blady, zanim umarł. Jarlowi się opowiedzcie, on tutaj rządzi. Wow, ale fajny miecz. Trzymać miecz? Wow, ale fajny miecz!
cię tu, wiedźmo! Zawsze potrafiłeś zjednywać sobie ludzi. Sprowokowali mnie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Wiadomo, co się z nim stało? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli go u wybrzeży Hindarsfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to pewnie skończył jako karma dla ryb. Niekoniecznie. Muszę się dowiedzieć, co się z nim stało. Po co? Znałaś go? Nie, ale to nie on mnie interesuje, tylko jego dżin. Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Skąd wiesz, że ten czarodziej w ogóle miał jakiegoś dżina? Tak wynikało z jego ksiąg. Opisywał, w jaki sposób go spętał i czerpał energię z jego mocy. Gdyby miał dżina, to nie zagroziłaby mu żadna burza. Wystarczy, że wypowiedziałby życzenie. Chyba, że nie miał już życzeń, albo stało się coś nieoczekiwanego. No dobrze, to czego właściwie ode mnie oczekujesz? Że pomożesz mi znaleźć dżina. Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. Kręcą po górach. Widzę, że zdążyłaś wszystko przygotować. Owszem. Skąd wiedziałaś, że się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. No jeszcze miło, jak się w nie wgryza. Niech przeklęty. Prowadź. Choć raz mógłbyś przejąć inicjatywę. A pozwoliłabyś mi? Zależy w czym. Blady jesteś. Też wczoraj kupiłem. Statek z dżinem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A czy mógłbym odmówić? Nie. Czy nie? Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Pamiętam, Jaskiero mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędzasz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcia. Uważaj, czego sobie życzysz. A jak już to dostaniesz, przyjm z dobrodziejstwem inwentarza. Ja. A jeśli chodzi o potknięcie, nie widzę powodu, żeby się nie śmiać, póki są zabawne.
Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie. Dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Esat ei, Kryderi Town! Gotowe. Uważaj na siebie. Że nie lubię, jak mi czytasz w myślach. Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku i jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. Połamane maszty, kawałki burt i całe mnóstwo utopców. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leże. Jest też galion klanu Drummond. To nie ten okręt. Wracaj na górę. Teraz? Tam, gdzie zaprowadzi nas ślad. Co zrobisz, jak już znajdziemy Gina? Poprosisz go o piękny dom, ten pałac, a na końcu zechcesz zostać królową? Dalej mówimy o Ginie, czy już o złotej rybce? Bez różnicy, ważne, że spełnia życzenia. Jakie jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. Tu coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dżin się tam nie chowa. Leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Szkielet mężczyzny. Ktoś przybił mu czaszkę toporem do pokładu. Śmierć godna z Kaligijczyka. Insygnie klanowe wskazują na człowieka z Dimun, czyli pochodził z Farory. Szkielet mężczyzny. Ktoś przybił mu czaszkę toporem do... Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To ród Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony drakkar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej.
na robotę. Co tam masz? Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. Ten drakar należał do klanu Dimun. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To ród Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To ród Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Byłoby jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła, tam na dole. Zdecydowanie wolę obserwować sprawy. Jak wtedy, gdy szukaliśmy smoka i lawina strąciła nas ze ścieżki? Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki, pamiętasz? W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płynął strumień. Choć bardziej podobał mi się widok, który miałam tuż przed oczami. Te skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie. Sprawdzę to. Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Eis feite weiden en eichte il weit! To nie był meteoryt. Tylko co? Miednica przecięta w poprzeczce. Przecięcie. Nie zrobiono tego żadną konwencjonalną bronią. Coś przecięło ten kosz równiutko na pół. Idę o zakład, że cięcie zadano tak samo, jak to na szkielecie. Nie ma tu Jeany, ale jest coś, co powinno ci się spodobać. Co takiego? Połowa pieczęci. Nada się. Wracaj na górę. Thank you.
tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część, z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też Jin. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Nie wykręcisz się, nie tym razem. Mów prawdę, albo sobie pójdę. Nie musisz mnie szantażować. I tak byś się dowiedział. Owszem, ale po fakcie, a ja chcę wiedzieć teraz. Ile to już trwa, Geralt? To między nami 15, 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka dżina. A więc o to ci chodzi? O moje ostatnie życzenie? Poprosiłeś dżina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Czemu chcesz to zrobić? Żeby się przekonać, jak będzie bez niego. Czy będziemy dalej dla siebie ważni, czy staniemy się dwojgiem obcych ludzi. Też wiele razy się nad tym zastanawiałem. No właśnie, a teraz jesteśmy o krok od tego, żeby poznać prawdę. Chodź, przeszukajmy statek. Niezły ekscentryk z tego Amosa. Zażyczył sobie, żeby Jin przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Dżiny są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z twojego życia, dobra? Jeszcze nie zdążyłem. Interesujące. To ciekawe. Tajemnica tajemnic, Agnes z Glanville. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Czarodziej pewnie tu sypia. Krew. Albo ktoś był wleczony po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. To ciekawe.
Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. Zimna dobrze zakonserwowało zwłoki. Zginął od obrażeń głowy, półka rozbiła mu czaszkę. Lądowanie na szczycie góry musiało być naprawdę twarde. Niczego więcej się tu nie dowiem. Mocarstwa żywiołów Gian Battista. Nic tu więcej nie znajdę. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. Jean, w briefcase'em Jar. Case et Disclair, Querit Mecasel. Albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Zabieramy wprawy. Ostatnio, kiedy ujarzmialiśmy Gina, oberwała połowa Rindę. Tak, dobrana z nas para. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego, przynajmniej zawrotów głowy.
Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Może Jean jednak nas oszukał? Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kocham cię, Jen. A ja ciebie. Co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. Masz w planach jakiś ciąg dalszy? Zależy, o co pytasz. Musimy znaleźć Ciri, potem pokonać Gon. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy. Ale tu pięknie. Skaligijskie duchy nam sprzyjają. Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Jen, to co się stało? Było bardzo przyjemne, więc nie psujmy tego roztrząsaniem szczegółów. Ja jadę po Umę do Barona. Potem prosto do Kermore. Dołączę do was najszybciej, jak będę mogła. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Dziewicą, matką i staruchą. Nie szanujesz naszych obyczajów. Ty, na wiedźma je.
Była nieźle. Ale to niby czemu? Temu, że jak dostaniesz w brzuch... No, prawda. Najlepsza broń na nic. Możesz to szanić, lecie? Bo ja nienawidzę. Thank you.
Dalej. Dalej!
Jak chodzi niż z polowania zajęczych skórek?
Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Że popadało, leżenie się podeszło oddycha. Widowie i jeźdźcy! Przygodna rodzina wygelna! Co masz robić? Jutro szkup dzisiaj! Zdrowienio podal ich posiadłości! Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Bywaj. Wyścig pamięci Erasma Wegenburga. Czym mogę służyć? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Pokaż mi swoje towary.
Bywaj. Żeś narobił biglasów, czy au! Spieszy ci się? Chwalby wciąż trwające dzieło stworzenia. Bywaj. Chwalby wciąż... Zerknę, co tam masz. Bywaj. Chwalby wciąż... Zerknę, co tam masz.
Bywaj. Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa.
proszę cię, obram, żeby mnie ten cholerny kaszel w końcu przestał męczyć. Right.
Thank you.
się już zacznie. Możemy porozmawiać? Byliśmy z Yen na Hindarsfjall. O, i czego się dowiedzieliście? Ciri była w Lofoten. Trafiła tam ranna. Miejscowi się nią zaopiekowali. Niestety dziki gon trafił na jej ślad. Ciri udało się uciec, ale mieszkańcy wioski... Wiem. Nie musisz kończyć. Rozmawiałem później z tymi, którzy ocaleli. Cóż, dobrze, że Ciri uciekła. Mam nadzieję, że szybko ją odnajdziecie. Jak druidzi zapatrują się na nowego władcę Skellige? Ankreid to dobra krew. Problem w tym, że Ceres to pierwsza kobieta na tronie Skellige. Nie wszyscy są zadowoleni? Na Skellige jest 7 klanów. I każdy chciałby, żeby król wywodził się z ich rodu. Ale Ceres sobie poradzi. Nie jest tak porywcza jak Hjalmar. Najpierw myśli, a potem działa. Mając doradcę w postaci Kracha, może być dobrą królową. Zostałeś hierofantem? Moje gratulacje. Dziękuję. Skelliski krąg wybrał mnie lata temu, akurat gdy zaogniły się dawne spory między klanami. Dużo polityki, co? Akurat nigdy mi to nie przeszkadzało. Od wieków druidzi wędrują między klanami i trzymają w ryzach tę wiecznie kłócącą się rodzinę. Troska o równowagę nie polega tylko na kontrolowaniu populacji pstrąga w strumieniach. Na szczęście jarlowie zawsze cenili nas jako doradców. Ciekaw jestem twojego zdania na temat wojny. Cóż, myślę, że Emhyr wybrał na nią zły moment. Moim zdaniem trudno było o lepszy, teraz gdy północ jest rozbita. Północ jest słaba, to fakt. Ale mam wrażenie, że cesarz ma wiele problemów wewnętrznych. Zbyt wiele, żeby rozpoczynać wojnę. Radovid jest przebiegłym szaleńcem i na pewno to wykorzysta. Bywaj. Szybko, szybko! Wszyscy jarlowie już się zebrali. Koronacja już się zaczęła. Ceres Ankreid, nową królową Skellige. Bogowie nam sprzyjają. Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy! Wiem, że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Ceres! 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 Gratuluję. Będziesz dobrą królową. Dziękuję. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty.
Jakie plany ma nowa królowa Skellige? Słuchać, uczyć się i jeszcze raz słuchać, a potem zobaczymy. Dobry plan. Muszę zjednoczyć klany. Wolę uniknąć wojny, ale jeśli faktycznie szykuje się na nas Nilfgaard, wspólnie damy mu odpór. Może być problem z ludźmi z Drummond. Widziałem Lugosa podczas koronacji. Był co najmniej wściekły. Nasze rody od zawsze się spierały, ale muszę spróbować z nim ponegocjować. Może coś wskuram. Trzymam za ciebie kciuki. Bywaj. Rozpiera cię duma. Ha! Żebyś wiedział. Powiedz mi, który jarl może się poszczycić takimi dziećmi jak moje? Szkoda, że ich matka nie może tego zobaczyć. Ceres będzie dobrą królową. Może wreszcie pogodzi klany. Oby! A jak nie, to zawsze ma mnie i Kjarmara. Jak będzie trzeba, podniesiemy za nią oręż.
Wiedźminie, mam dla ciebie propozycję. Złożymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Zdążyła jeszcze okrzepnąć. Ziemia zbryzgana krwią w promieniu kilku stóp. Sporo tego. Zdążyła jeszcze okrzepnąć. Thank you.
krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Naprzód. Przetopisz to ostrze i wykujesz na nowo. Interesujecie broń? Tutaj każda sztuka ma swoją historię. Mam coś, co powinno trafić do ciebie. List od matki?
pisze, że siostra miała go przywieźć. Skąd go masz? Natknąłem się w lesie na ciała ludzi zabitych przez potwory. Znalazłem list przy jednej z martwych kobiet. Singa nie żyje. Tyle razy mówiłem jej i matce, żeby się przeprowadziły do mnie, zamiast siedzieć na Faroe. Muszę wysłać kogoś po jej ciało. Przykro mi. Dzięki, że mnie powiadomiłeś. Inny by się nie pohatygował. Proszę, weź to.
przyjął. Jest płotka.
zobaczę. Nie tak szybko. Zupę z baranich łupów. Hurra! Moja ulubiona! Jest jeden taki suchar i pójdzie z przeciw bogom.